Czy wierzysz w to, że Bóg stworzył cię do relacji ze sobą samym? On nie stworzył cię po to, żebyś spełniał jakieś religijne rytuały. On nie stworzył cię po to, żebyś klękał na kolanach, posypywał Bogu popiół... Głowę popiołem! Żebyś odmawiał jakieś paciorki wieczorem, żebyś klękał na kolanach, idąc do czerwca Bogu. On stworzył cię do relacji z tobą samym. Nie wiem, czy w to wierzysz, ale to jest prawda, że zanim stworzył ten świat, on o tobie myślał. On utknął się ze swoich marzeń. On stworzył cię do głębokiej, osobistej, prywatnej relacji z tobą samym. Ale wiecie co? Przez grzech Adama i Ewy my straciliśmy relację z Bogiem. My straciliśmy to przez niezależność, przez egoizm. Postanowiliśmy, że będziemy żyć samodzielnie, bez Boga. Że po co nam ten Bóg? A później pojawiło się milion sposobów, żeby tego Boga wrócić. Pojawiły się różne systemy filozoficzne, różne religie, humanizm. Pojawiło się tysiąc sposobów, tysiąc uczynków, które musisz spełnić, tysiąc kroków, żeby wrócić do Boga. Jest tysiąc dróg, ale wiecie co? Nie ma tysiącu dróg. Jest tylko jedna droga. Jest tylko jedna droga, która prowadzi do Boga. I tą drogą jest Jezus Chrystus. I w nikim innym nie ma zbawienia i nie ma innej opcji, żeby wrócić do Boga. Tylko przez Jezusa. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I w nikim innym nie ma zbawienia, tak mówi Boże Słowo. Wiecie co? Bóg tak bardzo ukochał ciebie i mnie, że kiedy jeszcze zgrzeszyliśmy, On dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus wziął na siebie cały grzech ludzkości. Wziął na siebie całą ludzką winę. Wziął na siebie wszystkie choroby. Całą ludzką biedę, niemoc, całe cierpienie, cały strach. On to wziął dla siebie. Dlatego, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, żył wiecznie, nie zginął. Jest ratunek dla siebie i dla mnie. Wiecie, co ja z tego ratunku skorzystałam wiele lat temu? Ja skorzystałam z tego ratunku. Ja uznałam, że ja o własnych siłach nie jestem w stanie nic zrobić. Wiecie co, ja kiedyś myślałam, że ten Bóg, On jest taki wielki, ja taka mała, taka mróweczka. Ja nic dla Niego nie znaczę. Że On ma jakiś może i plan dla tej ludzkości, ale na pewno nie dla mnie. Wiecie co, bo ja byłam bardzo zakompleksionym człowiekiem. Ja byłam taka maluśka. Byłam szarą myszką, bałam się ludzi, bałam się podejmować decyzje. I w swoich oczach byłam nikim. I kiedy myślałam o swoim życiu, to wydawało mi się, że tak naprawdę to był jakiś błąd, że tutaj w ogóle jestem na tej ziemi. Bo to życie nie ma sensu. Chyba nie. I że na pewno nikt nie stanie mi pomóc. A ten Bóg, jeśli nawet istnieje, bo o nim słyszałam, to nie jest taki wielki, potężny, jestem taka maluśka. Więc ja na pewno dla Niego nie znaczę, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo z piekła rodem. Znaczysz dla Niego tak wiele, jesteś dla Niego tak cenny, że On za Ciebie dał swojego Syna. On pozwolił, żeby katowano Jezusa, abyś Ty dzisiaj mógł być szczęśliwy i dzisiaj mógł mieć relację z żywym Bogiem. Tak wiele dla Niego znaczysz, tak cenny jesteś w Jego oczach, że On dał wszystko, co najcenniejsze. Dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś Ty dzisiaj mógł przyjąć za darmo życie wieczne. Abyś Ty dzisiaj mógł za darmo skorzystać z Jego łaski. Bo dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj za darmo dla Ciebie jest dzień łaski, dzień zbawienia. Wiecie, Jego miłość jest bezwarunkowa. Ja kiedyś myślałam, że ja muszę zasłużyć na tą miłość. Dlatego, że tak byłam wychowana. Jest taki system w tym świecie, że jest wszystko coś za coś. Nie ma nic za darmo. Za darmo to Ty możesz dostać w łeb. Ale nikt na pewno nie będzie Cię kochać tak po prostu. Musisz coś zrobić, musisz coś dać, żeby coś otrzymać. Znacie to? Ja też tak myślałam, że jeśli ja będę dobra, to ktoś będzie dobry dla mnie. Dobrze się uczyłam, żeby słyszeć dobre rzeczy od moich rodziców. Starałam się być dobrym człowiekiem. Pomyślałam, że w ten sposób może ktoś mnie zauważy, może ktoś mnie zaakceptuje. Wiecie co, bo ja nie miałam akceptacji. Ja nie akceptowałam siebie samej. Ja żyłam w takim dołku emocjonalnym. Bałam się ludzi, bałam się siebie. Znacie to? Może to ukrywacie. Może zakładacie maski tak jak ja przez wiele lat. Staracie być się fajnym człowiekiem, miłym, uśmiechnięty, a kiedy wracasz do domu, wyjmujesz maskę i płaczesz. Jesteś sam. Ale wiecie co? Chcę Wam powiedzieć, że nawet w tym stanie Bóg jest. Bóg jest i On tak bardzo Ciebie ukochał, że dał swojego Syna. I my dla Ciebie dzisiaj ratunek. Ty dzisiaj nie musisz zakładać tych masek. Ty dzisiaj nie musisz żyć nieszczęśliwym życiem. Ty dzisiaj już możesz być szczęśliwy. Dzisiaj możesz być spełniony tak jak ja. Wiecie, ja uwierzyłam.
Ja uwierzyłam w tą prostą Ewangelię, w to proste słowo, że On tak bardzo miłował świat, więc umiłował mnie. Ja nie czułam tej miłości. Ja myślałam, że ta miłość jest warunkowa. Ja spełniałam dobre uczynki, bo byłam wychowana w kościele katolickim i myślałam, że w ten sposób może coś sobie zaskarbię. Może w oczach Boga będę kimś, bo w moich własnych oczach ja byłam nikim. Ale wiecie co? Boży standard jest zupełnie inny. Ona kocha bezwarunkowo. Nieważne, czy coś robisz, czy nie robisz. Nieważne, kim jesteś. Nieważne, co ludzie tobie myślą. Nieważne, co ty myślisz sam o sobie. Jest dla ciebie nadzieja, bo jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Jest dla ciebie nadzieja dzisiaj. Możesz dzisiaj być zbawiony tak jak ja. Możesz żyć szczęśliwym życiem. Wiecie co? Ja w tamtym momencie zawołałam do Niego. Po prostu. Tak jak potrafiłam. Powiedziałam, Jezu, jeśli ty w ogóle istniejesz, jeśli ty możesz zmienić moje życie, to proszę przebacz mi to, co do tej pory zrobiłam. Po prostu zmień mnie, bo ja sobie nie radzę. Ja byłam w takim miejscu, że doszłam do wniosku, skoro moje życie jest błędem, tak uważałam, to najwyższa pora zrobić. Skoczę z okna. I byłam blisko tej decyzji, ale wtedy poznałam Jezusa. Wiecie co? On był ze mną cały czas. On mnie sam stworzył. Wszechmogący Bóg stworzył mnie. I On stworzył ciebie. I On stworzył ciebie w przepiękny sposób. I ty nie jesteś jakimś numerkiem, i ty nie jesteś jakąś mróweczką w Jego oczach. Ty jesteś cenny. Jesteś warty tak bardzo, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię dla ciebie. Gdybyś był jedynym człowiekiem na tej ziemi, to Jezus Chrystus przyszedłby na świat i umarłby na krzyżu, wziąłby na siebie całe zło należne tobie i zmartwychwstałby. I dałby ci tą szansę, żebyś pojednał się dzisiaj z Bogiem. On jest dobrym Bogiem. On jest potężnym Bogiem. On jest cudownym Bogiem. On mnie zmienił. Ja jestem dzisiaj nowym człowiekiem, jestem nowym stworzeniem. Stoję tutaj po to, żeby powiedzieć wam o tym, że Go poznałam, że On jest realnym Bogiem. To nie jest jakaś postać historyczna. To nie jest jakaś religia. Ja wam nie mówię o religii. Religia nie zbawi ciebie. Instytucja Kościoła cię nie zbawi. Ja już tam byłam. Ja już tam szukałam. Ja już wam mówię, nie szukajcie tam. Szukaj Jezusa. On jest blisko. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj możesz się z Nim pojednać. To jest bardzo proste. Możesz zawołać tak jak ja. Boże, jeśli Ty istniejesz, jeśli to jest prawda, co tu słyszę, po prostu przyjdź i zmieni moje życie. Ja sobie nie radzę. Nie musisz sobie radzić. Bóg nie stworzył cię po to, żebyś sobie radził. On dał rozwiązanie w Jezusie. Nieważne dzisiaj, w kim jesteś kiblu, nieważne, co się dzieje w Twoim życiu. Dzisiaj może się zacząć cudowny nowy etap. Dzisiaj możesz zostać nowym człowiekiem. Możesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. I gwarantuję ci, że jeśli zawołasz ze szczerego serca, On przyjdzie, bo On tak bardzo ciebie ukochał. On jest na tak. Po to przyszedł Jezus na świat. Po to przyszedł dla ciebie. Przyszedł Jezus na świat. Właśnie dla ciebie. Bo tak bardzo ciebie umiłował. Pytanie, czy ty chcesz skorzystać z tej miłości? Czy ty chcesz sam załatać te dziury, które masz w swoim sercu, relacjami? Ja szukałam już w różnych miejscach. Ale powiem ci, że On stworzył nas do relacji. Jest takie miejsce w twoim sercu, którego nikt nie jest w stanie zapełnić. I ty wiesz gdzieś w środku, że jest ten Bóg. I że jest coś takiego, że ty wołasz do Niego, że ty szukasz, że ty tęsknisz, wiesz, że coś jest, że ty nie jesteś w stanie zapełnić tego miejsca. Ja ci mówię, że Bóg tylko i wyłącznie może zapełnić to miejsce, bo On cię stworzył do intymnej, przyjacielskiej relacji, nie do religii, nie do uczynków. Dzisiaj możesz tego doświadczyć, jeśli chcesz. To jest bardzo proste. Jeśli chcesz, to podejść do nas, my powiemy ci nasze historie. Jeśli dzisiaj potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, to przyjdź też do nas, dlatego że my jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha. Bo uwierzyliśmy to, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. My jesteśmy nowymi stworzeniami, jesteśmy córkami i synami Boga Najwyższego. I dzisiaj, jeśli położymy na ciebie swoje ręce, zostaniesz uzdrowiony z każdej choroby. Jeśli jest jakaś niemoc w twoim życiu, to my to przytniemy. Uzdrowimy tą moc. Mówię serio. Możesz nas wypróbować. Przyjdź do nas. Amen.